Dzień dobry Państwu. Witam w nowej serii wideo. Dzisiaj opowiem o koronkach pergaminowych. Mamy kilka rodzajów koronek w zależności od sposobu wykonania oraz użytych narzędzi. Na początku pokażę koronki, które możemy wykonać za pomocą wyłącznie narzędzia dwuigłowego i nożyczek. Na przykład ten wachlarz zrobiłam z grubej kalki 200 gram, która nie nadaje się do embossingu. Więcej o papierze pergaminowym można zobaczyć w tym wideo, link u góry. Tu nie ma żadnego embossingu, a tylko i wyłącznie perforowanie. Tutaj są fragmenty perforowane na siatce, ale to odrębny temat. Te fragmenty mogłabym także wyciąć albo po prostu pozostawić je gładkie. W ten sam sposób zrobiłam róże i napis na tej kartce. A także czarną część motyla. Kształt jest tylko perforowany i oczywiście wycięty. Więc do tego rodzaju koronek potrzebujemy tylko wzór, papier pergaminowy, narzędzie dwuigłowe i oczywiście nożyczki. Inny rodzaj to koronki, w których wykonujemy pewne elementy embossingu. Na przykład wytłaczamy zarys kształtu, a także różne inne elementy. A dopiero później wykonujemy perforację wzdłuż linii embossingu. Teraz już potrzebujemy jakieś narzędzia kulkowe do embossingu i oczywiście narzędzie dwuigłowe do perforowania. Kolejny rodzaj to ozdobne brzegi lub całkiem duże koronki wykonane za pomocą narzędzi wieloigłowych. Tutaj mam przykłady takich brzegów wykonanych za pomocą różnych narzędzi. Tutaj też możemy zrobić tylko perforację, ale możemy wykonać embossing pewnych elementów. Narzędzi wieloigłowych jest mnóstwo. Firma Pergamano ma ponad 30, a PCA ponad 150 różnych rodzajów. Wiele osób lubi narzędzia wieloigłowe. Jednak ja osobiście niezbyt je lubię i używam ich bardzo rzadko. Poza tym te narzędzia są dość drogie. Od 6 do 12 funtów za jedno i wiele osób po prostu nie może sobie pozwolić na ich kupno. Następny rodzaj to koronki wykonywane przy pomocy różnych płytek. Tu chodzi mi o płytki z różnymi wzorkami i różnymi elementami ozdobnymi, jak Pergamano Multi Grids czy Siesta Designer Grids. Na takich płytkach całą perforację możemy wykonać za pomocą narzędzia jednoigłowego, ale też możemy używać narzędzi wieloigłowych, np. 2, 4 czy 8-igłowe. Tutaj mam płytkę Siesta Large Designer numer 5. I na tej płytce mamy odpowiedniki ponad 40 narzędzi wieloigłowych. Taka płytka kosztuje około 13 funtów, a koszt 40 narzędzi wieloigłowych możecie sami policzyć. No i wreszcie koronki wykonane na gładkich siatkach, czy to Pergamano, czy PCA. O siatkach PCA prostej i skośnej oraz o siatce Pergamano numer 28 i porównaniu koronek wykonanych na nich zrobiłam już wideo, link na górze. Są jeszcze siatki Pergamano Multigrid numer 19 i 24, które nazywają się Diagonal, a takie siatki PCA nazywają się Honeycomb. I uważam, że ta nazwa jest lepsza. Koronki wykonywane na takich siatkach też można podzielić. Na początek koronki, gdzie wykonujemy tylko perforowanie i wycinanie bez żadnego embossingu. To na przykład takie koronki. Dalej koronki, które rozpoczynamy perforowaniem, a później wykonujemy pewne elementy embossingu.
i wreszcie koronki, które rozpoczynamy embossingiem, a później wykonujemy perforowanie. No i wreszcie wszystkie te metody możemy mieszać dowolnie w zależności od naszej fantazji. Wykonując te koronki możemy korzystać z różnych narzędzi wieloigłowych, pamiętając o zastosowaniu odpowiednich narzędzi do odpowiednich siatek. Ale także całe perforowanie możemy wykonać narzędziem jednoigłowym. Ja tak właśnie robię bardzo często i tylko czasem używam narzędzi wieloigłowych. Ja najbardziej lubię robić koronki przy pomocy tych właśnie gładkich płytek, ponieważ nic tu nie ogranicza naszej kreatywności. Płytki z wzorami w pewnym sensie nas ograniczają. No i na koniec moja rada. Jeżeli masz już jakieś narzędzia igłowe, to oczywiście możesz robić koronki tymi narzędziami. Jeżeli jednak jesteś całkowitym nowicjuszem i nie wiesz jeszcze, jakie narzędzie powinnaś kupić, to moja rada jest, żebyś kupiła narzędzia jedno- i dwuigłowe Bold, czyli pogrubione. To wystarczy do wykonania prawie wszystkich koronek, szczególnie jeżeli kupisz także płytkę Siesta numer 5. Naprawdę nie potrzebujesz tych wszystkich narzędzi wieloigłowych, które i tak będziesz używała bardzo rzadko. W następnych filmach pokażę Ci dokładnie, jak wykonać różne koronki za pomocą tylko tych dwóch narzędzi. Oczywiście jest jeden wyjątek, a jest to narzędzie do wykonania tego właśnie brzegu ozdobnego, czyli narzędzie pięcioigłowe. Także narzędzie czteroigłowe może się przydać, a resztę można całkowicie pominąć. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na następne wideo w przyszłym tygodniu. Jeżeli uważasz, że film daje Ci jakąś wartość, to napisz w komentarzu i podziel się tym filmem z innymi.